Szanowni Państwo, druk numer 395. Jeszcze może podsumowałem tak do poprzedniej uchwały, że o ile na przykład dane powstające muszą być zrobione studiów, bo my studium mamy wydarzające sprawy przy pomysłie, jak ono działa, to plany, jak widać, które są prezentowane, muszą być obowiązujące, studium nie musi być obowiązujące zgodnie z tymi planami, które już są. Tak jak przeważają, czy dla Polski to jest śmieszne. Wszystkim plany zgodne ze studium, natomiast studium może być niezgodne z planami, które są prawem lokalnym, bo to plan jest prawem lokalnym, a nie studium. To jest produkt, który precyzuje, w jaki sposób pomaga planistyce. Ale tak to jest, jeżeli się bierze do zrobienia studium profesora z Warszawy, który ma niewielkie znaczenie w tym mieście, który zresztą był tutaj u nas, i którego mieliśmy okazję wszystko poznać i wątpliwą wadą. To tyle kosztem. On wytyczał wszystkie drogi, które nie ma na których nie mówimy, bo generalnie wydawał Warszawie. Uchwała 395, uchwała w sprawie wydania opinii dotyczącej ewentualnej możliwości bycia działki nr 20/5, obiad 8 Kaborza przy alei Kasztanowej. Paragraf pierwszy. Opinie się pozytywnie zamiast bycia działki nr 5, obiad 8 Kaborza, metrów niecało założonej ulicy Kasztanowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości zbiorowych zasilnych jako działki połączenia wewnętrznego pokoju stanowiących własność osób fizycznych. Uzasadnienie sprzedaży, że wymiany działki nie budzi żadnych zaszczepów, ponieważ konkretne zdrowe wyjazdowe do działek trzech, jedna z tych działek czterech ma już dojazdy do nich publicznych, więc tego, że miasto coś musi sprzedawać, no bo nie ma pieniędzy, więc no, każdy tego typu sprzedaży pewnych nieruchomości działają na już zły finansów miasta. Tam są jeszcze takie, no, widzę wygodowy. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś uwagi? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Druk numer 396, ponownie Krzysztof oferuje. W sprawie widoczącej ustalenia rozwój zawodowych dla decyzji prowadzonej budowy budynków hotelowego w artykule na działkach łącznikom z Pedozyspora, Krowodrza, Owym 21, wniosku do zjazdu z jednej z działek przy ulicy Mijowskiej w Krakowie. To jest w bliskim bardzo sąsiedztwie węzła autostradowego. Paragraf pierwszy. Opinie się pozytywnie z tego stronie zawodów zawodowych dla inwestycji pod nazwą budowa budynku hotelowego dla infrastrukturą techniczną wraz z budową zjazdu przy ulicy Mirowskiej w Krakowie. Uzasadnienie. Budowa hotelu w okolicach zjazdu z autostrady z inwestycją pożądaną. Rada więcej średniej prosi jednak o sprawdzenie. Zamierzona inwestycja nie będzie korzystała z planowaną planowaną przez zarządów wojewódzkich zmianą przebiegu drogi projektu nr 718. Według naszej informacji taka kolizja na pewno ma miejsce. Niestety również fakt, że planowana zabudowana wymiana udziału samą autostradą autostradowym, której przedmiotowy hotel jest jednym z elementów, nie powiada wspólnej przemyślanej kapacji zagospodarowania tego terenu. Uważam jednak, że lokalizacja jako pozycja na miejscu w samym zjeździe autostrady w kierunku roku powinna być poprzedzona wszechstronną analizą i projektowana większą zależnością do seła przestrzenne tej okolicy. Przyznam się szczerze, ja nie znam tej historii z drogą, to pan Marek Gorąka był zorientowany i on tutaj to jeszcze, to mi się jakiś jeszcze studium, to ja pokażę, gdzie ta droga może z obejścia tutaj na dole. Natomiast, szanowni Państwo, znaczy ja mam pytanie do komisji, no bo opiniujemy pozytywnie, a tymczasem macie co najmniej trzy wątpliwości. Dwie poważne, tak? To się to, żeby hotel powstał. Bo problem jest taki, że bardzo często, pamiętacie kiedyś, jak głosowaliśmy różne tego typu projekty uchwał, pamiętamy, że jak opiniujemy pozytywnie, to już kończmy szczerze, że nie uzasadnienie, to nawet podejrzewam, że co okiem. Nie macie takiego. Okej. Okay. Czy ktoś jeszcze jakieś uwagi do zdania ma? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej w brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, jestem za uchwałę starszych.